Mateusz Szmytkowski i dzisiaj zajmiemy się koszykówką, a dokładnie podstawowymi ćwiczeniami, ale też tymi trudniejszymi, które możemy wykonać w domu za pomocą takiej gumowej piłki, ale również innych, takich, które nie zrobią krzywdy niczemu i nikomu, co się znajduje w pobliżu, w mieszkaniu. Pamiętajcie o tym, żeby uprzątnąć cały teren do kosza, żeby był styczny i zaczynamy. Zacznijmy od najprostszych ćwiczeń. Pamiętajcie, że postawa w koszykówce to zawsze ciało lekko pochylone do przodu, kolana lekko ugięte. Jesteśmy przygotowani na każdy ruch. Najprostsze, szybkie ćwiczenia. Proszę Was, zaczynamy od podrzucania piłki jedną ręką, druga ręka. Przerzucamy piłkę z jednej ręki do drugiej, od góry do dołu. I troszkę szybciej. I większą odległość robimy między dłonią. Teraz piłka z jednej strony na drugą przelatuje i znowu schodzimy powolutku na dół. Dobrze? Przenosimy piłeczkę za sobą, czyli robimy dookoła świata z piłką do koszu i coraz niżej schodzimy do dołu, do góry w drugą stronę. Dobrze? Przejdźmy sobie teraz do przenoszenia piłki ósemką między kolanami. Samo możemy zrobić tocząc piłeczkę, ósemka między stopami. Dobrze, przejdźmy do pozycji niskiej i do kozłowania. Siedząc skrzyżnym możemy pokozłować piłkę z prawej strony kilka razy, potem z lewej. Teraz przed sobą pracuje prawa, lewa ręka. Samo zróbmy w siedzie klęcznym, przepraszam, w klęku ob nóż. Prawa ręka kozuje. Lewa ręka kozuje. Pamiętajcie, żeby kłaść całą dłoń na piłkę i starać się rozszerzyć jak najbardziej możecie palce, żeby ta piłka lepiła się do dłoni. Teraz zróbmy sobie w klęku ob nóż niskie kozłowanie z podwyższaniem kozła. Nisko, powoli. Proszę, przyspieszam. Teraz mocno i do góry. To samo lewa ręka. Nisko. I coraz wyżej. Prawa, lewa ręka. Jeszcze raz. Te same ćwiczenia możemy zrobić już w postawie koszykarskiej. Czyli lekko ugięte kolana, pochylenie. Jesteśmy troszkę do przodu. Kozuje prawa ręka. Na początku nisko. I coraz wyżej. I teraz lewa ręka. Lekko kozuje na początku. Potem coraz mocniej. Do góry. I zróbmy to samo. Prawa, lewa ręka. Od praktycznie pół przysiadu po postawę koszykarską. Dobrze, jeśli to jest dla nas już proste, możemy zrobić kozłowanie z małymi trikami, czyli kozłowanie pod kolanami. Kozłujemy sobie prawą ręką, podnosimy lewe kolano do góry i trzeba przekuć piłkę pod lewym kolanem. To samo robię z prawą kolanem. Podnoszę do góry, przekozłowuję i trzymam piłkę. Podobne ćwiczenie możemy zrobić, tylko teraz unosząc nogę i starając się dotknąć, może nie dotykać, ale ugiąć nogę w kolanie maksymalnie, tak żeby pięta poszła do tyłu i przykosować piłką z tyłu. Prawą ręką kozuję, stopa do góry i lewa stopa. To samo, lewa noga. Dobrze, teraz zrobimy kozłowanie pod nogą. To znaczy, że robimy lekki wykrok do przodu i staramy się przekozować piłkę pod rozkrokiem. Tylko, że zanim zaczniemy kozłować i to łączyć ze sobą, zróbmy na początku proste ćwiczenie, czyli w postawie tylko w wykroku lekkim przekozłowuj piłkę między rozkrokiem. To samo, druga noga. Dobra, i teraz zróbmy to kozując. Druga noga.
gdyby iść dalej, można by to było zrobić w marszu. Niestety nie będzie mnie widać, ale możecie popróbować sobie. Myślę, że powstanie niedługo filmik z drugą częścią podobnych ćwiczeń, ale już coraz trudniejszych i coraz bardziej zaawansowanych dla Was. Póki co to wszystko popróbujcie sobie wiele razy przećwiczyć większość tych ćwiczeń, tak żeby to nie był tak krótki pokaz, jak ja teraz zrobiłem, bo ja tylko je zademonstrowałem, a teraz Wasza kolej na doskonalenie tych ćwiczeń. Udoskonalcie je i widzimy się w kolejnym filmiku. Dziękuję, do zobaczenia.